około 12 i 20 listopada w Łagiewnikach na skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej z drogą krajową nr 8 doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, iż sprawcą był 83-letni kierowca Skody, który nie dostosował prędkości do warunków ruchu i doprowadził do zdarzenia z pojazdem MAN prowadzonym przez 38-latka. Na sprawcę nałożono mandat karny.